Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu z, z badań operacyjnych, dokładnie z zagadnienia transportowego, gdzie chciałam Wam pokazać na tym filmie, jak e, faktycznie y, wyznaczamy w metodzie, która się nazywa Wam y, VAM, v tak, pisane jako Vogel e, Algorithm Method, e, jak w, najlepiej wyznaczyć plan początkowy z użyciem tej metody, bo ta metoda jest alternatywna dla metody konta północno-zachodniego i dla metody minimum elementu macierzy kosztów. Ona nawet daje porównywalnie dobre efekty jak metoda minimum macierzy kosztów. Ona polega na tym, że jeżeli mamy jakoś macierz tutaj kosztów, mamy na przykład trzech odbiorców ze swoimi poda popytami i trzech dostawców ze swoją podażą, to dla każdego wiersza, jak i dla każdej kolumny, musimy dopisać wartości. Tutaj dodatkowe. ja zapisuję dodatkowy wiersz. Jak i dodatkową kolumnę. Co w tych kolumnach wpisujemy? Wpisujemy dokładnie e, różnicę między dwoma najniższymi kosztami, jakie występują na przykład e, w wierszu. Jeżeli w tym wierszu najniższy koszt jest 1, kolejny jest dopiero 5, to różnica między tymi dwoma najniższymi kosztami wynosi 4. W tym momencie e, wpisujemy tutaj czwórkę. Między e, w, w drugim wierszu najwyższa różnica, po prostu różnica między dwoma najniższymi kosztami, które wynoszą 2 i 4, ta różnica wynosi 2, to wpisujemy 2. I jeżeli e, w trzecim wierszu najniższe dwa koszty, to jest 2 i 3, wpisuję różnicę 1. Jeżeli patrzymy teraz jak na kolumnę, najniższy możliwy koszt wynosi 1, kolejny to 2, różnica między tymi kosztami to 1. Jeżeli teraz patrzę na drugą kolumnę, najniższy koszt wynosi 3, kolejny wyższy ciut to jest 5, różnica wynosi 2. Teraz jeżeli patrzę na trzecią kolumnę, najniższy koszt wynosi 4, kolejny to 6, a więc różnica 2. Teraz spośród tych wartości, które tutaj dopisałam jako dodatkowa kolumna, i dodatkowy wiersz wybieram taki, e, taką powiedzmy wartość najwyższą. Najwyższa tutaj zaznaczona kolorem jest 4, ona jest najwyższa, i to oznacza, że w tym wierszu gdzieś nastąpi pierwszy przepływ. E, I teraz e, wybierzemy. Taką trasę od dostawcy drugiego, dostawcy pierwszego przepraszam, gdzie koszt jest najniższy, on wynosi tutaj jeden, a więc na tej trasie mamy transport między odbiorcą pierwszym, który ma e, zapotrzebowanie 200, a dostawcą pierwszym, który ma e, zapotrzebowanie 400. A więc na tej mm, trasie możemy maksymalnie transportować 200 jednostek. W tej sytuacji widzimy, że odbiorca pierwszy już nie może więcej nic wziąć, jego zapotrzebowanie zostało wyczerpane, a dostawca pierwszy ma z 400 już tylko 200 niezrealizowanej podaży. I teraz y, powtarzamy to szukanie tych najniższych kosztów, ale co ważne, całkowicie wykluczamy odbiorcę pierwszego z analizy, bo on już więcej nic nie przyjmie. A więc ja po prostu wciskając kont, y, tutaj klawisz del, y, sprawdzam jak się zachowuje y, nasz układ y, tych różnic między kosztami, gdy i całkowicie wykluczymy sobie odbiorcę pierwszego. Patrząc teraz na cały wiersz, najni, najwyższa różnica jaka się pojawia między kosztami jednostkowymi to różnica między 5 a 6. Różnica wynosi 1. Teraz w tym drugim wierszu różnica między 4 a 5 jako najwyższymi, najniższymi możliwymi kosztami to 1. Tutaj różnica między mm, 3 a 6 w wierszu trzecim to jest 3. Patrząc jak na kolumnę najniższy koszt to już tutaj bez zmian jest 3. Kolejny jest 5, więc różnica jest 2. W tym trzeciej, w trzeciej kolumnie najniższy możliwy koszt wynosi 4, Kolejny wyższy to jest 6 czyli bez zmian 2. Spośród Przeze mnie dopisanych tutaj e, różnic tych kosztów. Najwyższy możliwy, jaki się pojawia, wynosi 3. Został zaznaczony kolorem i oznacza to tyle, że e, gdzieś na trasie do dostawcy trzeciego e, nastąpi transport czyli gdzieś tutaj. I faktycznie, biorąc pod uwagę tylko odbiorcę drugiego i trzeciego. E, widzimy, że najniższy możliwy koszt e, na trasie do, do dostawcy trzeciego ja przepraszam, ale mam aparat ortodontyczny choćby czasowo, także przepraszam za jakość mowy tutaj widzimy, że ten transport e, będzie najlepszy w przypadku e, dostawy dostawcy trzeciego ale do odbiorcy drugiego, bo 3 jest mniejsze od sześciu, czyli na tej trasie tu nastąpi Transport. Jeżeli wiemy, że odbiorca drugi ma e, popyt 100, a dostawca trzeci ma niezrealizowaną podaż jeszcze na poziomie 200, to ja mogę wysłać maksymalnie 100. Co to mi daje? To, że odbiorca drugi już więcej nic nie będzie potrzebował. Dostawca trzeci ma w tym momencie um, ma niezrealizowaną podaż już tylko na 100. I w, w naszej dalszej analizie w ogóle nie będziemy brać pod uwagę e, w tym momencie naszego odbiorcy e, drugiego. Więc, jeżeli sobie wcisnę, Del, no ja to liczę formułami, ale się wcale nie przyjmujmy. W tym momencie e, tutaj wykluczamy całkowicie odbiorcę drugiego i zostają nam do analizy 6, 4 i 6. Gdyby zakładać, że e, szóstka występuje jako najniższa wartość w wierszu pierwszym i występuje dwukrotnie, ta różnica wynosi 0. Jeżeli zakładać, że w wierszu e, drugim e, tutaj najniższa wartość w tym momencie e, wynosi 4 i ona jest dwukrotnie najniższą, to różnica wynosi 0. Jeżeli tutaj zakładając, że e, szóstka jest najniższym kosztem, i to kolejnym też możemy powiedzieć tak teoretycznie, że tu różnica abyśmy wpisali w tą kolumnę 0. Jeżeli teraz patrzymy jedynie na możliwy e, tutaj tą kolumnę. E, Mm, kolumnę bym powiedziała trzecią, to najniższy możliwy koszt ciągle jest 4, kolejny jest 6, czyli różnica jest 2. Oznacza to tyle, że faktycznie tutaj ta dwójka jest najwyższa spośród analizowanych różnic między kolumnami i wierszami wynosi 2. Czyli gdzieś tutaj na trasie do odbiorcy trzeciego nastąpi transport i ja bym powiedziała, że Mm, tutaj najniższy możliwy koszt wynosi 4, czyli w tym momencie na tej trasie między dostawcą drugim a odbiorcą trzecim nastąpi transport. A więc, jeżeli odbiorca trzeci ma niezrealizowany popyt na 600, a dostawca drugi ma w magazynie 300, to tutaj nastąpi transport 300. E, oznacza to tyle, że dostawca drugi już nic nie ma w magazynie, a odbiorca trzeci chce dostać jeszcze 300 jednostek jakiegoś produktu, z czego już w ogóle nie bierzemy pod uwagę w dalszej analizie kosztu e, 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 właśnie na tej trasie dostawca drugi, odbiorca trzeci. Teraz w tym momencie e, patrzymy w ten sposób, dalej idąc tą metodą, że dwa razy występuje w wierszu pierwszym najniższy możliwy koszt równy 6, czyli różnica jest 0. W wierszu trzecim dwa razy występuje najniższy koszt równy 6, różnica 0. I mamy szczególny przypadek, że e, te dwa koszty, jakie nam zostały w kolumnie trzeciej, są takie same, a więc ten najniższy, m, czy tam różnica między najniższymi dwoma kosztami jest 0. Oznacza to tyle, że e, czy ja będę patrzyła na kolumnę, czy na ten wiersz, czy na ten wiersz, to w tym momencie za każdym razem m, mogę zrobić transport albo tu, albo tu. Czyli tu mogę zrobić transport na 100, bo tyle maksymalnie bym miał w magazynie dostawca trzeci. Zostaje mi odbiorca trzeci, który chce jeszcze 200, i w tym momencie dostawca pierwszy ma jeszcze 200, odbiorca trzeci chce e, też 200, czyli na tej terasie mogę tylko już transportować 200. Jeżeli w tym momencie e, widzimy jak e, stworzona została ta nasza macierz kosztów, tutaj to ja sobie to skasuję, e, to czy tam powiedzmy, jak powstał ten koszt transportu, jak on stopniowo rósł, widzimy, że to jest przemnożenie tych jednostkowych y, kosztów transportu przez y, macierz tra wielkości tych transportów. On łącznie ten koszt transportu wyznaczony przez nas metodą WAM y, na pewno będzie rósł, tylko tyle, że z powrotem trzeba wpisać faktycznie te koszty transportu, jakie były na poszczególnych trasach. Y, więc Tutaj widzimy, że e, te transporty zostały wyznaczone, są na pewno najniższe. Gdy ponownie sobie byśmy wpisali, e, prawdopodobnie te koszty byłyby... E, Znacznie na niższym poziomie niż te osiągnięte metodą minimalnego elementu macierzy kosztów. Na pewno też są lepsze niż w przypadku yy, metody tego konta północno-zachodniego. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować w sprawie swoich zadań, możecie wejść na stronę internetową tutaj podaną. Możecie też pisać. Yy, ze swoimi zadaniami się kontaktować, pisząc na adres mailowy zadania-projekty-małpa.wp.pl. Gdy będę miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję i określę, w jakiej cenie jestem w stanie Wasze zadanie zrealizować. Ewentualnie mogę wysłać jakieś darmowe, bezpłatne materiały dotyczące Metod. E, polecam Wam również zaglądać do pozostałych filmów, które nagrałam. Nie tylko z bali operacyjnych, ale z innych przymiotów. Także przeglądajcie uporządkowane playlisty, komentujcie moje filmy. Zapraszam Was też do subskrypcji moich kanałów, udostępniania tych filmów. Jeżeli macie jakieś swoje własne propozycje. Do filmów. Jak najbardziej umieszczajcie swoje propozycje w komentarzach. Będę miała możliwość, to na pewno e, takie filmy nagram. Pozdrawiam serdecznie.